Powiedzmy, że mamy koło i wiemy, że pole tego koła jest równe 36 pi. No i w jakichś tam jednostkach, centymetry kwadratowe, metry kwadratowe, nie jest to w tej chwili takie istotne. I pytamy się, jaka jest długość okręgu. Jaka jest długość okręgu? Długość okręgu, no, który to koło ogranicza. No i zachęcam Cię do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, czyli tak. Skoro pole koła jest 36 pi, z drugiej strony my wiemy, że pole koła to jest pi razy promień do kwadratu. Wobec tego możemy napisać takie równanie. 36 pi równa się pi r kwadrat. No, z tego równania obliczymy sobie r i z drugiej strony wiemy, że długość okręgu to jest 2 razy pi razy r. To nam pozwoli obliczyć długość tego okręgu. Czyli tak, no, przez pi możemy obie strony tego równania podzielić, czyli sobie po prostu skreślimy pi i zostajemy z równaniem 36 jest równe r kwadrat. Teraz, gdybyśmy o r nie wiedzieli nic, to to równanie miałoby dwa rozwiązania, prawda? R by było równe 36, r by było równe 6, czyli pierwiastek z 36, lub r równe minus 6. No ale wiemy, że r ma być promieniem okręgu, wobec tego r jest na pewno większe od zera, czyli rozwiązanie ujemne nie wchodzi w grę tutaj w tym zadaniu. Wobec tego promień tego koła wynosi 6 jednostek. No i długość okręgu, no to jest 2 pi razy promień, czyli w naszym wypadku 2 pi razy 6, czyli 12 pi. Zatem długość tego okręgu wynosi 12 pi.